Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedruna 4.0, gdzie próbuję grać do rankingu 2500. Gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. No i mamy tutaj przeciwnika z wyższej półki. Skoczek na C6. Ok, takie posunięcie jak najbardziej istnieje. Myślę, że zagramy sobie skoczek na F3, żeby nie dopuścić do ruchu E5. Ok, D5, taki ruch istnieje również. No i tu zagramy sobie C4. Mamy tutaj obronę Chigorina w tym momencie. No myślę, że debiut bardzo przyjemny. Białymi skoczek na C3. Wyprowadzamy sobie kulturalnie figurkę. Skoczek na F6. No i tutaj czarne mają chyba problem z tym gońcem, tak mi się wydaje. Wyprowadzimy sobie gońca na G5. Zaatakujemy tego skoczka, potem zagramy E3. I myślę, że wszystko tutaj działa jak należy. Bardzo mi się też podoba ruch wieża C1. I takie posunięcie zagram, ta wieża od razu jest w grze, będzie tutaj na pewno jakąś tam presję wywierać na linii C. Poczekam na rozwój wydarzeń, bardzo możliwe, że przeciwnik może zagrać takie posunięcie, albo ruch właśnie H6. No dobra, w tym układzie, w takim razie zagramy sobie gońcem na F4 lub na H4, bo jeszcze zastanawiam się nad tym ruchem, ale to by było chyba bardzo, bardzo ryzykowne, nie teraz. A więc może goniec na H4, tak żeby może wstawić po tym gońce na G3, tu się nic nie dzieje, jest posunięcie A6, dosyć szybko gra przeciwnik, ja sobie tylko szybko zerknę na jego statystyki, 3000 partii, zadania robione, ok, wygląda to bardzo dobrze u niego, więc ok, no i posunięcie A6. Jest to zagranie po to, że jak zbiję tutaj na C4, ja wybiję, zagra B5, można, tak można. Myślę, czy nie zagrać A4, żeby przeszkodzić mu w tych działaniach. Dobra, jak się powiedziało, jak się pomyślało, tak trzeba zagrać. Dlaczego by nie? Oczywiście to osłabia punkt B4. Zawsze jest coś za coś w szachach. Moi drodzy, przypominam o Blitz Cup 12 maja. Zostały 3 dni do zapisów. Zapraszam serdecznie. Osoby zainteresowane spotkaniem się ze mną i zagraniem po prostu w turnieju, będzie mi bardzo miło. Tutaj bardzo się zastanawiam nad tym ruchem, aczkolwiek, no tak, skoczek wleciał, tutaj jakieś zagranie C5 się szykuje, ale w sumie dla mojej wieży jest to chyba cenna informacja. Zagram gońcem na E2 tak po prostu i zrobię za chwilę roszadę. Mamy normalną pozycję. Dymków żadnych póki co nie widzę. Zobaczymy, jak przeciwnik się ustosunkuje teraz do tej pozycji. Czy będzie grał tak? No to wtedy ja będę próbował wybijać oczywiście. Ta moja wieża będzie wtedy szczęśliwa. Po ruchu C6 wzmacnia tutaj. No skoczek wiecznie stoi. Okej, no mówię, zawsze coś jest za coś. No, można przytrzymać przez C5. Może goniec G3 w przyszłości niedalekiej. No zobaczymy. Zawsze ten skoczek też na E4 może trochę tu zamieszać. Ale tego ruchu się nie boję, bo mogę wybić, mogę to zostawić. Tutaj też wyjaśnię sytuację z tym gońcem, zrobię roszadę. No, za dużo tutaj chyba też takiego liczenia jakiegoś wielkiego nie ma. Na spokojnie, pozycja jest względnie mi znana i zobaczymy, jak to się wszystko wydarzy. Oczywiście, to mówię, żeby nie liczyć. No, trzeba liczyć, trzeba. Trzeba liczyć zawsze. No właśnie, skoczek E4. I tutaj mogą nastąpić uproszczenia w tejże pozycji. No tego ruchu się nie boję, bo mogę wybić i ten skoczek stąd będzie musiał uciekać. Raczej chyba trzeba wybić tego gońca. Tak, no bo ten goniec zawsze tutaj trzymał i robimy roszadę po prostu. Kończymy rozwój. No i teraz zabawa się zacznie. Ktoś by powiedział, no ruch F5 wzmocni skoczka. Jasne, ja wtedy też mam taki ruch skoczek na E5 i opcję F3, żeby go wygonić. A to bicie jest dla mnie bardzo korzystne. Chcę tego, bo wybiję sobie to pionkiem. Wieża potem może przejść tędy. I szukam sobie takich wolnych linii, fajnych takich może powiedzmy idei. Czy po prostu słabości, tak po prostu zwyczajnie. Zobaczymy jeszcze, jak przeciwnik sobie tutaj pogra. Bo za daleko wybiegać chyba też nie można. To tak jakbyśmy myśleli zawsze o przyszłości dalekiej, która może nie mieć sensu, żeby o niej myśleć tak po prostu. Dobra, zabrzmiało jak zabrzmiało i teraz pytanie, co dalej? Taki ruch mi się wydaje, tu wybicie, otwiera się wieża, może wejście tutaj skoczkiem, wydaje się to sensowne.
Bo koniec może przejść ten, on by chciał grać tutaj. Dobra, wybijmy to, otwórzmy tą wieżę. Zagrajmy skoczkiem na e5, tak myślę, że aktywnie po prostu. Potem spróbujemy może f3. No on f6 nie ma, bo mam taki ruch. Więc tu się zgadza temat. Może goniec f3. Ruch c5, to też brałem pod uwagę jak najbardziej. Wybić tu nie mogę, bo tracę skoczka. Choć i tak się nad tym zastanawiam, jak to ja. Jeszcze myślę nad teraz tym biciem. Tu pionek wybije, koniec zagra tu. Ale chyba nie. Może po prostu F3. Ale on mi wybije, ja wybiję tym, on tak. Już to będzie taka pozycja. Może potem E4. No, może się podziać trochę. C5. No, aktywnie, aktywnie. Zagrał mój przeciwnik. Może tak w ogóle sprowokować go do F5, ale on tak nie zagra. Ale tak, wybicie, tu wybicie, wtedy tutaj. Dobra, koniec F3. Zobaczymy, co on na to. Po prostu staram się tą figurę, która mnie tutaj męczy, zaatakować. Raczej odejście skoczka na F6 może być ok dla niego, żeby pilnować tu. Można się też zastanowić nad skoczek D3, żeby kolejnego skoczka stąd wygonić i atakować mocniej też ten punkt, bo skoczek ten punkt broni, ja chcę ten punkt atakować. No więc może w ten sposób. Oczywiście to nie jest takie proste, żeby to wygrać szybko i tak dalej. Trzeba pokombinować, pomanewrować. Nie zawsze się to wszystko udaje, rzecz jasna, ale próba. Próba jest ważna, próbować trzeba. Ten skoczek tutaj nie pójdzie, no bo mam tutaj bicie albo gońcem, więc to też się zgadza. Po prostu grożę wybiciem tutaj na E4. Znaczy tak, goniec na B7, w sumie tego nie wziąłem pod uwagę, czy to jest prosty ruch. Wtedy tak, tak, czy to ma jakiś sens? W sumie chyba nie ma. Bicie, bicie i może tak. No właśnie, zagrał prosty ruch, koniec B7. I co mi z tego posunięcia? Może teraz w ten sposób. Trochę mi się to zaczyna nie podobać. Troszeczkę mi się zaczyna to nie podobać. Trzeba było chyba F3, bo chociaż z drugiej strony zawsze, zawsze można gdybać. Okej. Okay. Chodzi mi po głowie takie posunięcie. Bicie, bicie, C4. Hetman C2. F5. No dobra. Skoczek na D3. Chcę tego skoczka wymienić. Raczej aktywna figurka. Może też być tak, że po prostu goniec będzie celował wiecznie w tego pionka, co może być atutem. Mam nadzieję, że to będzie atut. No tak, tutaj jakby się to udało wybić, to w ogóle fajnie, bo te trzy pionki na te dwa pionki to jest dla mnie ok, korzystne na pewno. U niego zostanie izolak, ale prawdopodobnie on zbije. No tutaj odejść nie może, bo jest strzał na D5. No dzieje się trochę w centrum. Ostra gra w centrum. Znaczy taka, no, soczysta gra w centrum. O tak bym to ujął. Wygląda dobrze. Stabilnie póki co. Pozycyjnie. No tak, no tutaj bicie, C4. No i tak. I po prostu gramy dalej. Potem tego pionka poprzez ruch B3 będę chciał poderwać. Potem wjedzie wieża, bicie, on zbije wieżą, odejście. No właśnie, i takie będą tutaj cyrki odchodzić. Zobaczymy, jak się to potoczy. I wiadomo, teraz bardzo brakuje pionka A3, ale to też takie gdybanie, bo jakby nie zagrała 4, to on by doszedł do ruchu B5 i pozycja miałaby w ogóle inny charakter. Zawsze trzeba sporo poanalizować sobie różnych pozycji, pograć i wtedy mamy większą
większe doświadczenie i po prostu jesteśmy obeznani z daną pozycją. Okej, a tym ruchem mnie zaskoczył, bo przecież ja mogę zbić pionkiem i potem zbić tego pionka. Tutaj ten skoczek nie będzie czuł się dobrze, więc ja zbiję pionkiem. Aha, co ja gadam? Przecież tak może wybić. Okej. To ja nie mogłem zbić wieżą. Już sobie cofnę, żeby sobie to wyobrazić tutaj. Dobra, zbicie pionkiem poszło. No muszę wybić, nie ma wyjścia. No to teraz będę się zajmował linią B i atakował pionka na linii B. Pytanie, czy od razu hetmanem tutaj, czy może hetman F5 też jest ciekawy. Tu może coś poosłabiać. Bo ten pionek jest atakowany. Nie no, może tak od razu zagrajmy na tego pionka. On może hetman D6 prawdopodobnie. No i trzeba będzie tak i tak, ale ten pionek A4. Chociaż też ruch A4. Bym to zablokował fajnie. Bo takim ruchu też w sumie E4 można chyba próbować. Nawet może i trzeba będzie tak grać. Hetman E6, czyli podobnie. Dobra, to teraz mam możliwość hetman B4, żeby od razu obronić i zagrać wieżą tu. Znaczy, on może tak. Ja wtedy będę musiał hetmanem zejść, no ale ten pionek będzie przeze mnie atakowany. No, no wiadomo, on się obroni. On się tutaj obroni, tak, to jest jasne. Po prostu wieża B2 z planem wieża B1. Też może tak warto byłoby spróbować. Plus jest taki, że mam bardzo solidne pionki na czarnych polach w centrum. Tutaj atakuję tego pionka zawsze. To jest takie niewygodne dla przeciwnika, mam nadzieję. Tak, on atakuje, więc taki ruch pod uwagę trzeba brać. On to przepcha i wejście tutaj. Pytanie, czy ja tam się do tego dorwę później. Dobra. Jedziemy. Oczywiście jak on zbije, to ja zbijam wieżę. I będę grał dwie wieże na... O! Poszedł na ten wariant. No więc idziemy na to. Kto miał rację w tej pozycji? Powiem szczerze... Czyżby on? Wieża A1. Po prostu na pionka. On może przepchać tego pionka. Prawdopodobnie tak się stanie. No i teraz tak. Taki ruch trzeba będzie wykonać. Może wieżą. Czy tutaj? Dobra, wracam wieżą. Będę chciał tego pionka zdobyć. Zawsze goniec D1 i tutaj będę chciał. Jak to zdobędę, tu przytrzymam. No, wygrać to będzie chyba ciężko. Ale dwie wieże są. Dwie wieże na hetmana. Czas też odgrywa tutaj na pewno ważny element w grze. On, jaki jego plan powinien być? No, tak, on tutaj F5 będzie trzymał ten punkt. Ja muszę zagrać chyba tak. On zagra A5, żeby odpędzić mi tą wieżę. Ja zagram wieżą szybko tu i tu. Chcę to zdobyć. Muszę to zdobyć w ten sposób. Może ruch G3, tylko sobie mogę osłabić tutaj pola, więc może nie ruszać nawet tego. Bo też nie mogę wpuścić hetmana, bo myślałem sobie o tym, żeby wejść tak i tak, ale hetman by wszedł tutaj i mógłby mieć narobić problemu z tym pionkiem, więc mógłbym tę partię szybko przegrać, a nie chciałbym tak łatwo mu tutaj odpuścić. Myślę, że pionki trzeba tutaj przytrzymać. No teraz ten pionek może być obiektem jakiegoś zainteresowania. Dokładnie, on będzie chciał tędy strzelać. Myślę, że tak, mogę jeszcze spróbować zagrać, bo to jest atak taki, zawsze grozi taki ruch, więc on może musi odejść królem, dokładnie. Może teraz tak w ogóle, żeby mieć opcję taką i potem taką. Może tak spróbować, spróbuję w ogóle tak. Na razie tego pionka zostawię w spokoju, bo może tak, zawsze mogę wrócić. Zawsze mogę wrócić do tego stanu. No tak, bo mogę się też nie wygrzebać, jak tutaj zbije i hetman wejdzie tu i tu. Ja już to z daleka widzę. A teraz grozi taki ruch, gdzie dla mnie to będzie na pewno lepsze. A wieże mogą trochę narobić tutaj dymu. I mam nadzieję, że król też będzie miał problem. No właśnie, bo te pionki aż tak bardzo nie uciekną. Jak zagram tu, zawsze wieża ochroni, to zawsze może wrócić. Goniec też stoi fajnie w sumie. Tak, zagrał tędy. A to ja biję, biję i biję tutaj.
No dobra, bicie jest chyba obowiązkowe i chyba tutaj on tego nie zauważył. Mam opcję taką, więc odbijam sobie w fajnej wersji tego jednego pionka. No i tutaj król ma problem, bo teraz grozi po prostu bicie. Wjazd z szachem, z szachem, z szachem i wieża B6 i wygrana pozycja. Wygrana partia. Czy ja dobrze mówię? Ruch F3 jest niebezpieczny. Ha, może być niebezpieczny, bo jak tak, to on potem tutaj. To też... A no właśnie, trzeba będzie to po prostu wybić. Ale teraz nie można. Można czy nie? Poczekajcie, F3. Tu. On tu. Fiu, fiu. Ja tak. I on tak i grozi mat. Jak on F3, to ja muszę chyba to po prostu wybić. Dokładnie. Dobrze zagrał. Jeszcze myślę nad czymś takim, żeby teraz zagrać tu. On zbije, ja zbiję, on zbije i tutaj. Tylko, że ten pionek będzie mi przeszkadzał mocno. Tak, chyba bicie jest najlepsze. W tym wypadku król odsłonięty, ale nie ma wyjścia. Tak, to mata dostanę. Muszę to zbić. Szacha nie ma. Szacha nie ma, więc spoko. Jak on odejdzie tak, to po prostu zbijam. Odbić trzeba było. On ma minutkę czasu. W sumie tam też ciekawym zagraniem było H3, ale tutaj bezpośrednio można zbić i po prostu nie ma szacha, co jest dla mnie ważne. A tu on ma problem. Dokładnie, teraz tak. No to wygrana. Słuchajcie, wygrana. Jest wygrana, zaatakuję sobie gońca i pójdę tak, on tak. Okej, tu wieżę przytrzymam. Dokładnie tak. No i teraz chyba pionkiem będę zasuwał, chyba pionkiem mogę zasuwać. Jest tu związanie, okej, król, aha, król będzie szedł tędy. Dobra, idę F5. On jak zbije, a to ja zbijam tego. No to jest po herbacie teraz, to jest w ogóle easy. Zaraz sobie tę partię przeanalizuję. Tutaj to już jest easy, easy, easy. Król tutaj idzie do góry, jest dobrze. Tak, wygrana moi drodzy. Wygrana! I 2476. Jeden poważny błąd. Dobra, zerkam sobie w analizę. Zobaczmy, jak to wyglądało. Pierwsze ruchy to są, jak widać, cały czas teoretyczne. A6. A6 niedokładne. Dlaczegoż to? Po prostu A3 mimo wszystko trzeba grać. Lub zbić. No to takie normalne posunięcia. Dobra, poszło A4, to moje takie kreatywne. Ja wiem, że to może być wątpliwej jakości posunięcie. Nad C5 się oczywiście myślałem, nie zagrałem. Tak, goniec E2. Skoczek E4. Ok, tutaj bicie jest w porządku. Roszada w porządku. B6. Bicie, bicie. Skoczek E5. Wszystko normalne. C5. Przewaga na kasztaka malutka białych. Tu przeciwnik jednak chce, żeby zbić na E4, tak, i zagrać A5. O, to w sumie mądre. Ale taki ruch. Hetman bije, tak. Trzeba liczyć. A jak wieża, to zawsze można chyba zbić tu. Tym atakujemy. A jak tak, to hetman tu. A, widzicie. No właśnie, człowiek się uczy całe życie. Takie w sumie fajne rzeczy, które trochę rozwiązywały sytuację, no ale ja zagrałem goniec F3, czyli to takie wątpliwe posunięcie. Goniec na B7, powrót, czyli gram w taki sposób, że troszkę gorszą niby dostaję według silniczka, tylko minimalnie, ale przeciwnik ma inną pozycję i też popełnia błędy. Tak, skoczek zbił, hetman zbił C4, hetman F5, też nad tym myślałem, hetman E6, tutaj hetman B4, tak, tak. Wieża B2, ok, hetman tutaj. No poszło te A5, poszło. I zbił.
Czyli to jego błąd. Taki plus 0,7 się pokazuje. No trzeba zbić, czyli to jest wszystko dobrze. Sorry, że tak szybko przedstawiam, ale nie ma tu większych błędów póki co, jakichś teoretycznych. Tak, tak. Według oczywiście maszynki. Goniec D1, tutaj A5, wieża B2, wszystko się zgadza. Goniec C2, wtrącenie, bardzo dobrze. Tak, tak. I wieża B na A1. Komputer mówi, żeby grać jednak tutaj. I że tak, tak, tak i tak. Coś on tam widzi, czego ja nie widzę. I tutaj, i tutaj pokazuje remis, bo te F3 bardzo groźnym ruchem jest. To, czyli według mnie, mi się podoba ten plan, bo można się naprawdę pomylić. F4 i to jest poważny błąd. Dobra, to jest poważny błąd z jego strony. On powinien zagrać A3. Mimo wszystko ja powinienem wrócić i on by miał ten plan. A jednak Carlsen by wiedział, co tu zrobić. No dobra, poszło F4. Silnik w ogóle każe to zostawić. No dobra, ale bicie wydaje się sensowne. On ma teraz wtrącenie tutaj, ale jak człowiek gra F4, to raczej po wybiciu wybija i nie wtrąca tu, bo mógł to zrobić wcześniej. No taka jest psychika ludzka, bym powiedział. No taka, tak to się gra. Goniec A4, brylantowy ruch. Świetnie. F3, zobaczcie. I Krzysztof robi brylantowy ruch. Genialny ruch według oceny Chess.com'a. Znaczy to jest akurat logiczne, to już tłumaczyłem, bo tutaj grozi mat po tym. Po tym to bym przegrał, po hetman H3. Koniec partii. Więc wybić trzeba. Zbił tu goniec. Co on lepszego mógł zrobić? No nic. Nic lepszego, tak? Wieża B7. No tak, słuchajcie. W sumie taka czysta partia, te błędy się tam pojawiły. F4. No tak, tutaj to już jest prosto. To jest ważny taki element, słuchajcie, bo czarne męczyłyby mnie na pewno, aha, bo tutaj też by mnie za bardzo nie męczyło, ale król by chciał dojść tutaj, goniec tu i tą wieżę pędzić cały czas, więc chciałem grać właśnie F5, żeby odciągnąć tego króla, bo jakby król zagrał tu, zagrałbym tak, on nie może zbić, musi, nie wiem, zagrać tak, znowu jest taki ruch i wygrywam po prostu, bo tutaj traci figurę i albo doprowadzam do przemiany hetmana, więc tutaj się zgadza. Tak, 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 prosta rzecz, odcinka i król, no i przeciwnik poddał słusznie. No cóż, dwa genialne ruchy, ale no, nie były takie jakieś super genialne, jak na człowieka, tak mi się wydaje. No cóż, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobała ta partia, choć nie była może super widowiskowa, ale zawsze tam stabilnie i solidnie. I do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się, cześć.